Czteroosobowa rodzina została ewakuowana z powodu realnego zagrożenia wybuchem pocisku artyleryjskiego pochodzącego z czasów I wojny światowej. Niewybuch odnalazł mieszkaniec Gromnika podczas prac polowych. 60-letni mężczyzna zainteresował się znaleziskiem i zabrał przedmiot do domu. Tutaj poprosił sąsiada, aby razem stwierdzili, co to może być. Sąsiad zorientował się, że może być to nie wybuch, może być to pocisk z czasów I wojny światowej. Poinformował policję. Na miejsce została skierowana nieetatowa grupa minerska z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, która potwierdziła, że jest to pocisk artyleryjski z czasów I wojny światowej. Ponieważ pocisk został przeniesiony na posesję, była konieczność ewakuacji mieszkańców tego domu. Była to czteroosobowa rodzina, która tą noc spędziła u swoich bliskich znajomych. Na następny dzień został skierowany na miejsce patrol saperski Wojska Polskiego z Rzeszowa. Natomiast do czasu przybycia tego patrolu saperskiego pocisk był cały czas dozorowany przez umundurowanych funkcjonariuszy. Po przewiezieniu tego pocisku do miejsca docelowego został on zneutralizowany. W tej chwili już nie ma żadnego zagrożenia wybuchem. Tarnowska policja apeluje, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu niebezpiecznych przedmiotów. Należy jak najszybciej powiadomić dyżurnego policji, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu.